Witajcie. Dzisiaj chciałabym krótko poruszyć temat profilu kandydata na kierowcę, zwanego w skrócie numerem PKK albo po prostu profilem kierowcy. Jest to o tyle istotny temat, że wielu z Was, którzy zdawali prawo jazdy dobrych kilka lat temu, nie spotkało się dotychczas z taką konstrukcją, a teraz, jeżeli ktoś chce uzyskać szczególnie właśnie nowe uprawnienia w zakresie prawa jazdy, to musi zmierzyć się właśnie z czymś takim jak profil PKK. Czym jest taki numer profilu kandydata na kierowcę? Gdzie się go wyrabia i co jest potrzebne, żeby taki profil uzyskać? PKK wyrabia się we właściwym dla Was Wydziale Komunikacji. Musicie się tam udać i taki numer wtedy Wam urzędnik wygeneruje. Jest on dla Was unikatowy, przypisany do danej kategorii prawa jazdy, czyli tyle, ile kategorii chcecie uzyskać, tyle numerów otrzymacie. Ten numer jest Wam niezbędny do tego, aby po pierwsze móc zapisać się do wybranego ośrodka szkolenia kierowców na kurs, a po drugie móc przystąpić do egzaminu w ośrodku ruchu drogowego. Numer ten jest bezterminowy i jeżeli na przykład zdarzyłoby się Wam zgubić taki numer, to możecie zawsze do Wydziału Komunikacji się udać i otrzymać duplikat takiego numeru. Co jest potrzebne, żeby taki profil wyrobić? Przede wszystkim wniosek o wydanie prawa jazdy, posiadane prawo jazdy, jeżeli takowe było wydane, jakiś dokument tożsamości, kolorowa fotografia i stosowne orzeczenia. Jeżeli chodzi o te orzeczenia, to zawsze potrzebujecie orzeczenia lekarskiego, które dopuszcza Was do kierowania daną kategorią prawa jazdy, ale są takie sytuacje, kiedy potrzebujecie też właśnie orzeczenia psychologicznego. Orzeczenie psychologiczne jest wymagane dla kierowców, którzy chcą uzyskać kategorie zawodowe, czyli kategorie z grupy C, C, E, D, D, E. Wtedy właśnie potrzebujecie oprócz orzeczenia lekarskiego również orzeczenie psychologiczne. Są również inne sytuacje, kiedy będzie Wam potrzebny profil kandydata na kierowcę. Na przykład, jeżeli z jakiegoś względu były Wam cofnięte uprawnienia dotyczące danych kategorii prawa jazdy, na przykład ze względu na to, że prowadziliście pojazd tak, w stanie nietrzeźwości po użyciu alkoholu, tak, i okres, na który Wam zabrano uprawnienia, jest powyżej 1 roku. Wtedy będziecie musieli też ponownie podchodzić do egzaminu, w związku z tym będzie Wam potrzebny m.in. właśnie numer PKK, który wydaje się na podstawie stosownych dokumentów. Natomiast jeżeli jesteście kandydatami do uzyskania jakiejś kategorii prawa jazdy, to potrzebujecie właśnie te dokumenty, o których mówiłam. Jeżeli staracie się o zawodowe prawo jazdy, czyli przychodzicie na przykład na badania psychologiczne, to otrzymujecie orzeczenie psychologiczne z podstawą ustawy o kierujących pojazdami. Jest to artykuł 82 ust. 1 punkt 1a i z takim właśnie orzeczeniem będziecie musieli udać się do Wydziału Komunikacji, żeby stosowny profil wyrobić. Analogicznie musicie też mieć orzeczenie lekarskie z artykułu 75 ust. 1 punkt 1, żeby też taki profil móc wyrobić. Więcej szczegółów możecie poczytać sobie na blogu, tam jest artykuł o właśnie profilu kandydata na kierowcę, są załączone zdjęcia orzeczeń psychologicznych i lekarskich, jakie są wymagane dla kandydatów do uzyskania nowej kategorii prawa jazdy i jest też kilka informacji dodatkowych dotyczących właśnie tego tematu i tego, jak ten profil kandydata na kierowcę powinien zostać założony, kiedy, jakie są wymagane dokumenty. Mam nadzieję, że mimo wszystko był to dla Was cenny materiał i jest teraz jasny właśnie dla osób, które szczególnie nigdy nie zetknęły się z tym tematem i dopiero zamierzają uzyskiwać na przykład wyższą kategorię prawa jazdy, że pierwszą rzeczą jest właśnie załatwienie profilu kandydata na kierowcę, który musi zostać właśnie wygenerowany we właściwym dla Was urzędzie. Do usłyszenia, do zobaczenia.